Cześć, witajcie na kanale Kozak Squad. W dzisiejszym materiale kontynuujemy tematykę objętości treningowej. Zajmiemy się dzisiaj czynnikami, które wpływają na objętość treningową oraz stopień zaawansowania, który wpływa na indywidualną objętość treningową, którą powinieneś dostać w swoim planie treningowym. Zapraszam do materiału. Jeśli jeszcze nie widziałeś poprzednich moich filmów o objętości, koniecznie do nich zajrzyj, żeby mieć podstawowe informacje dla przyswojenia dzisiejszej wiedzy. A dzisiaj dowiesz się, ile serii powinieneś wykonywać w tygodniu, żeby zanotować progres. Dlatego koniecznie oglądaj ten filmik do końca. Dlaczego jedna osoba będzie miała większą objętość treningową, a druga osoba będzie miała mniejszą objętość treningową? Jest to uwarunkowane wieloma czynnikami, między innymi płeć, wiek, choroby, poziom zaawansowania, sen i jakość snu, ponieważ jedna osoba może spać 6 godzin i się wysypiać, a druga osoba może po 6 godzinach nie być w stanie za bardzo funkcjonować. I to też odbije się na treningu i na objętości treningowej. Oprócz tego dieta, stres czy rodzaj wykonywanej pracy również może wpływać pod indywidualizację objętości treningowej dla konkretnej osoby. Większość z tych czynników powinna wydawać się jednak prosta. Myślę, że takie czynniki jak płeć czy wiek raczej nie stanowią żadnego problemu. Jeśli chciałbyś więcej usłyszeć o którymś z konkretnych czynników, zostaw komentarz pod filmem, a na pewno Ci odpowiem. Ewentualnie napisz do mnie wiadomości prywatnej na Instagramie. Dzisiaj jednak chciałbym się przyjrzeć temu najważniejszemu czynnikowi, czyli stopnia zaawansowania. Praca, którą kiedyś wykonywałeś jako objętość, która dawała Ci maksymalne efekty, może się okazać, że teraz nie wystarczy Ci na utrzymanie obecnej masy mięśniowej. Twoje ciało adaptuje się do wykonywanej pracy i potrzebujesz coraz większej tej pracy, żeby ten Twój trening był skuteczny. Będę Ci dzisiaj się posługiwał na wartościach objętości, którą przedstawiłem Wam tydzień temu, czyli na objętości minimalnej, czyli objętości, która pozwoli Ci utrzymać masę mięśniową, już wypracowaną, minimalnej, efektywnej objętości, czyli objętości, która Ci pozwoli w minimalnym stopniu progresować, maksymalnej objętości adaptacyjnej, czyli ten najlepszy przedział objętości, który zagwarantuje Ci największe efekty, oraz maksymalnej objętości, po której jesteś w stanie zregenerować, czyli tej maksymalnej objętości, którą możesz mieć na treningu, żeby w ogóle notować progres zamiast regresu. Będę posługiwał się miarą objętości jako liczbą serii roboczych, czyli takich wykonywanych z 1-5 i poniżej, czyli 5 lub mniej powtórzeniami do upadku mięśniowego. Pamiętaj, że również te wartości, o których Ci powiem w dalszej części filmu, mogą się również różnić ze względu na właśnie te czynniki, jak płeć, genetyka, choroby i tak dalej, które już wymieniałem. Żeby lepiej dostosować ten plan treningowy do klienta, powinniśmy wykonać i przepytać daną osobę, żeby lepiej go poznać. Taka ankieta treningowa nie powinna zawierać paru pytań, ale parę dziesiąt pytań, żeby dobrze poznać naszego klienta i dobrze móc dostosować te czynniki treningowe do planu treningowego, co poskutkuje lepszym dobraniem objętości do jednostki. Przejdźmy do konkretu. Jeśli stawiasz pierwsze kroki na siłowni, to Twoja minimalna objętość wyniesie 0, bo jeśli wcześniej nie wykonywałeś żadnej pracy, to teraz, jak dalej nie wykonasz żadnej pracy, to dalej utrzymasz swoją obecną masę mięśniową. Jeśli chodzi o minimalną, efektywną objętość treningową, to będzie 1 seria. Dlaczego? No jeśli nigdy nie wykonywałeś pracy, nagle podasz mięśnie szokowi, jaką będzie na przykład 1 seria na klatkę piersiową, to musi się przyłożyć to na pewien rezultat. Mimo że mały, to jednak nawet taka 1 seria w tygodniu spowoduje tą minimalną, efektywną objętość. Maksymalna objętość adaptacyjna wyniesie około 5 serii w tygodniu. Sam widzisz, że to nie jest dużo. Czyli jeśli zaczynasz swoją przygodę na siłowni, to nie rzucaj się na chore ilości liczby serii na klatkę piersiową, tylko zostań przy 5 w tygodniu.
Natomiast przekroczenie 10 ustawień w tygodniu spowoduje przekroczenie tej granicy maksymalnej objętości, po której w stanie się jesteś zregenerować. Czyli robienie już więcej niż 10 serii w tygodniu może przynieść ci większe straty niż zyski. Jeśli przepracowałeś już parę miesięcy na siłowni z naciskiem na parę, a nie paręnaście, to można nazwać cię już osobą początkującą. Wtedy twoja minimalna objętość rośnie już z zera na jedną serię, czyli musisz już wykonać pewną pracę na partię mięśniową w tygodniu, żeby utrzymać obecne efekty. Twoja minimalna efektywna objętość z jednej serii, którą obecnie miałeś, wzrośnie do 2-3 serii w tygodniu. Natomiast twoja maksymalna objętość adaptacyjna z 5 serii wzrośnie do 6-8 serii w tygodniu. Natomiast maksymalna objętość, po której jesteś w stanie się zregenerować, wzrośnie z 10 do około 12, a nawet 15 serii w tygodniu. A teraz załóżmy, że jesteś już osobą średnio zaawansowaną. Twój staż na siłowni przekroczył już rok, czyli zdążyli zostawić ci już znajomi po wypracowaniu formy na wakacje 1 lipca, po miesięcznym karnecie osoby, które przyszły na siłownię w nowy rok, skończyły już swoje postanowienie noworoczne, a ty dalej ciągniesz swoją przygodę na siłowni. Twoja minimalna objętość wzrośnie już teraz do 2-3 serii w tygodniu. Czyli będziesz musiał już wykonać niedużą, lecz minimalną pracę, jedno ćwiczenie po 3 serie w tygodniu, żeby utrzymać już zbudowaną masę mięśniową. Twoja minimalna efektywna objętość, czyli taka, która pozwoli ci wykonać jakiś progres, wynosi już teraz około 6-8 serii w tygodniu. Twoja maksymalna objętość adaptacyjna to teraz już około 10-12 serii, a maksymalna objętość, po której jesteś w stanie się zregenerować, oscyluje w zakresie 18-20 serii w tygodniu. Czyli mamy tu dużo wyższą wartość niż osoby początkujące. A może jesteś już osobą zaawansowaną? Trenujesz na siłowni już parę dobrych lat, nawet już to jest paręnaście lat, to dalej jest osoba zaawansowana. Tutaj widełki objętości już mogą być dosyć duże. To teraz tak. Twoja minimalna objętość potrzebna na utrzymanie obecnych efektów twojej ciężkiej pracy to około 4-5 serii w tygodniu. Minimalna efektywna objętość dla ciebie wyniesie już nieco więcej, czyli około 10 serii w tygodniu. Jest to przedział 8-10 serii. I to może już skutkować minimalnym progresem. Natomiast maksymalna objętość adaptacyjna wyniesie u ciebie od 12-16 serii. Natomiast maksymalna objętość, po której jesteś w stanie się zregenerować, może wynosić nawet 30 serii. Natomiast jest to górny przedział u osób bardzo długo już trenujących i też mieszczących się w ramach osoby zaawansowanej. Dla osoby nazywającej się osobą zaawansowaną, trenującą jednak mniej, na przykład parę lat, bardziej sugerowałbym zbliżenie się do liczby serii 25, nie więcej w tygodniu, jako tą objętość maksymalną, po której w stanie jesteś się zregenerować. Jeszcze większe wartości minimalnych i maksymalnych objętości mogą mieć osoby trenujących zawodowo, na przykład kulturyści. Ale tych wartości nawet nie będę podawał, bo jestem pewien, że 99% oglądających ten film, a nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że 100% osób oglądających ten film w ogóle nie potrzebuje tych wiadomości do swojego użytku, dlatego nie będę ich podawał. Nie da się ukryć, że osoba początkująca będzie mogła uzyskać dużo lepsze rezultaty niż osoba zaawansowana. Ze względu na to, że osoba początkująca będzie miała dużo większe okno adaptacyjne. Jak wygląda to okno? Już Wam przedstawiam. Chciałbym Wam pokazać, na czym polega to okno adaptacji przy pomocy wykresu. Na samym początku mamy osobę początkującą, na końcu wykresu osobę zaawansowaną. I teraz tak, czym jest to okno adaptacji i co to oznacza? Tak jak Wam mówiłem, niemożliwe jest ciągłe progresowanie, dlatego też mamy pewien sufit, którego nie będziemy w stanie przekroczyć. Osoba, która jest na początkach treningu, będzie miała duże okno adaptacji. Zaraz Wam przedstawię, tylko narysuję tutaj wykres, jak to się będzie
jak to będzie wyglądać. Mniej więcej coś takiego. I teraz tak. Tu to, co koloruję, to jest to okno adaptacji. Czyli osoba, która zaczyna trening siłowy, ma bardzo dużą możliwość progresu. Natomiast osoba zaawansowana musi już dobrze dobrać objętość, żeby znaleźć się w tym punkcie. Bo tym jesteś bardziej zaawansowany, tym mniejsza szansa na progres. Osoba początkująca progres osiągnie bardzo szybko, bardzo łatwo, natomiast osoba zaawansowana będzie miała ciężko, żeby odpowiednio dobrać objętość treningową. Dodatkowo osoba początkująca uzyska dużo większy progres siłowy na początku treningów siłowych, co poskutkuje większym tonażem z treningu na trening i łatwiej będzie dzięki temu uzyskać efekty hipertroficzne, a ich mięśnie, a w zasadzie włókna mięśniowe, będą bardziej podatne na rozbudowę. Mam nadzieję, że teraz już lepiej będziesz mógł dostosować swój poziom objętości pod swój staż treningowy i dostosować swój trening pod stopień zaawansowania. Jeśli masz problem z określeniem swojego stopnia zaawansowania, napisz do mnie wiadomości prywatnej na Instagramie, a na pewno w wolnej chwili pomogę określić Ci twój stopień zaawansowania. W kolejnym materiale opowiem Wam o tym, jak rozdzielać swój trening względem partii mięśniowych. Czy da się progresować wszystkich naraz, czy trzeba w jakiś sposób dzielić swój trening. Więc jeśli nie chcesz przegapić tego materiału, koniecznie zasubskrybuj mój kanał i zostaw dzwoneczek. Jeśli film był dla Ciebie pomocny i w jakiś stopniu będziesz mógł skorzystać wiedzę podaną w tym filmie, koniecznie zostaw łapkę w górę. I też na mojego Instagrama i stronę na Facebooku. Do zobaczenia już w przyszłą sobotę o godzinie 15. Cześć!